Witajcie! Piękny dzień dzisiaj. Tutaj jest piękne słoneczko, jest stosunkowo ciepło. Mamy około 12-14 stopni. Jestem prawie w lesie i generalnie uwielbiam modelarstwo. Kocham modelarstwo. Uwielbiam latać modelami samolotowymi. Ja jestem tu na dole, a modele latają na górze. Uwielbiam jeździć modelami samochodowymi. Uwielbiam to. Jak również, jak tylko mam czas i biorę łódkę i pływam modelem takim fajnym ścigaczem. Ale to nie wszystko. Moje zainteresowania są bardzo szerokie. I bardzo lubię jeździć motocyklem. Uwielbiam jeździć rowerem, segwayem. Ale powiem Wam, że od wielu lat marzyła mi się hulajnoga. Nigdy nie jeździłem hulajnogą. Obejrzałem mnóstwo filmów o hulajnogach różnych, w przedziałach wartościowych od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy. Obejrzałem tego całe mnóstwo. Tam są fajni ludzie, którzy testują hulajnogi. To wszystko obejrzałem, analizowałem. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu i wybrałem hulajnogę dla siebie. Powtarzam, nigdy nie jeździłem hulajnogą. Możecie myśleć, że jestem wariatem. Nie jeździłem nigdy hulajnogą, nie testowałem dla siebie, nie próbowałem żadnej jazdy, a mam. Wybrałem z wielu hulajnóg różnych, wybrałem w końcu Kukirin G2 Master. Zobaczę. Nie jestem testerem. Nie znam się na tym. Jestem zwykłym laikiem i mogę Wam tylko ją pokazać, a później mieć swoje odczucia. Ale takiego zwykłego człowieka jak ja. Modelarza, motocyklistę. Ale zwykłe odczucia z jazdy hulajnogą. I zaczynamy od tego, że ona tu jest. Przyjechała dzisiaj. Całe pudło. I to chcę Wam pokazać. Jeszcze jej w ogóle nie widziałem. Widziałem to tylko na filmach. Na żywo mam to po raz pierwszy. I pokażę Wam, co jest w środku. Nie zdziwcie się, że będę zdziwiony. Widziałem unboxinga, ale to jest zupełnie co innego na filmie jak na żywo. Moje odczucia, mój uśmiech, mój banan. Zobaczmy. Teraz będę ją wyciągał. Wiem, że jak przyjechał kurier, to przepakowaliśmy we dwa, bo jest bardzo ciężka. I zobaczę, jak ją sam wyciągnę. Mam nożyk i będę rozpakowywał. No, rozgadałem się. Do dzieła. Jak już tak będziemy szczegółowo patrzyli, to pokażę Wam, jakie są napisy na pudełku. Wszystko Wam pokażę. Pudełko po mojej prawej stronie, a po Waszej lewej. Tak wygląda. Made in China. Dobrze wiemy, że to jest Chińczyk i to jest prawa strona. A teraz lewa strona. Tak to widać. Z przodu i z bliska jest tu. Mam nożyk i otwieram. W środku jest podwójne pudło. Zobaczcie. Pierwszy raz. Otwieram. Otwieram.
co widać? Teraz będę rozpakowywał dokładnie po kolei. Czyli widzę tutaj styropian. Odstawię, co to mamy. Motolok. To w motocyklach to się nazywa Xena, tylko Xena jest motocyklowa dużo większa, a ja mam taką żółtą. Tu jest czarna, ona jest malutka. Zobaczcie, jaka czaderska pompka. Zwykła, malutka pompeczka. Ale jest, ważne, że jest. I przewód, drucik zabezpieczający. No dobrze. Jeszcze co tu jest? Multitule. Proszę bardzo. Mam chyba 3 komplety, a to będzie 4. Jest jakieś pudełko. Otwieram. Ładowarka. Proszę bardzo, ładowarka. Ładowarka z przewodem, który spadł i specyfikacja do ładowarki. Wszystkie parametry. Jeszcze coś jest. A jest. Są kulki przeciwwilgociowe. To jest tak na wierzchu. No i mamy instrukcja obsługi w języku angielskim. Angielski, francuski, duński, włoski, hiszpański. Jest polski, proszę bardzo. Jest polski. Na samym końcu. Zobaczmy, gdzie jest polski. Proszę. Instrukcja montażu. Konserwacja. Lista do spakowania. I parametry. Instrukcja. Licznik, kierownica. Ładowanie, opis gwarancji 1 rok. Jest po polsku. Super. No dobrze. To teraz będę wyciągał. Patrzę, że to jest trochę chyba brudne. Wyciągam. Tak wygląda środek. Już widać kółko przednie. A tu jest kierownica, którą trzeba zamontować. Czterema śrubkami. Zaraz to zrobię. Śrubki dokręcone. Teraz licznik trzeba przekręcić. O. Tyle można. No to będziemy wyciągać. Czemu ona jest taka brudna? Jakby deszcz na nią padał. Styropian. Duży styropian. No i teraz trzeba. No i teraz trzeba wyciągnąć. Użyj ty, Karo. Zobaczcie, jest. Oż ty, Karol, jaka ciężka.
Pierwszy raz na ziemi, na trawie. Ale ona jest duża. Kurde, fajnie. Co tu mamy na początku? Zabezpieczenie stopki. I tu są folie na światełkach odblaskowych. Folia jest na lampce z przodu. O, już jest. Regulacja światełka, tylko blaszką. Dobra, nóżkę trzeba uruchomić. Nie przewróci się? No proszę, folijkę zdejmujemy z licznika. Super. A tam jest nóżka. To zabezpieczenie. Zaraz to zdejmę. Trytetka i nożyk. Jest. Zdjęte. Do kieszeni. Stawiamy. Stoi sama. Śliczna jest. Trochę pobrudzona. Koła są napompowane. Jeszcze folia na światełku. Hamulec. Lewy to tylny, prawy to przedni. Z tamtej strony widzicie, a z tej strony wygląda tak. I teraz tak, przed pierwszą jazdą na filmach, gdzie panowie testowali hulajnogę, mówili, żeby zacząć od ładowania. Trzeba ją na samym początku naładować do końca i dopiero zrobić pierwszą jazdę. Ja ją tylko po prostu uruchomię, nie będę dzisiaj jeździł, jadę naładować, a następna część tego filmu będzie z odczuć z jazdy. Nie mam stroju nawet do jazdy, chyba że postawię ją na stołeczkach i zobaczymy, co się dzieje. Odwrócę ją w drugą stronę. Ciężko się prowadzi bez napędu. Ale czad. Wymyśliłem taką rzecz, że pokażę ją wam na kocyku. Także odstawiam hulajnogę. Będzie lepiej widać. Tak się prezentuje na stołeczkach. A teraz ją włączę. Pierwsze włączenie. Widzicie? 0000, same zera i połowę baterii. Teraz tak. Z tego, co mówili
panowie, to tu jest przełącznik silników, dwa albo jeden, wyłącznik, manetka, a tu mamy światła, kierunkowskazy i trąbka, czyli klakson. O! Ale fajnie. I haczyk do zakupów i do przenoszenia hulajnogi. Tu z przodu mamy regulację wysokości 3-stopniową. Ale brudna. Zobaczcie, pierwszy raz naciskam manetkę. Kręci się kółko, a z przodu nie. To teraz przełączmy dual. Na wyświetlaczu pojawiło się dual. To jest pierwszy bieg, to ona kręci się wolno. Słyszę, że koła trochę biją, a panowie mówili, żeby oczywiście po naładowaniu, żeby spuścić ciśnienie, upuścić w kołach, przejechać ileś, kilkadziesiąt metrów, dopompować i powinna się koło ułożyć razem z dętką. Tak będziemy robić później. Teraz włączamy światła. Pokażę Wam światełka. Co prawda jest słońce, nie będzie tak dobrze widać, ale nakręcimy to. Światła świecą. Światełko LED-owe. Bardzo ładne. Tam widać kierunkowskazy. I przód światełko. I pod spodem kierunkowskazy. Teraz tak, popatrzymy z bliska. Taka konstrukcja. Hamulce. Amortyzator. Ładny napis Kukirin. Stopka. Przednie kółko. Przedni amortyzator, przednie kółko z tarczą i z hamulcem, napis Kukirin, i tylne kółko. Wiecie co? Nikt nie pokazywał hulajnogi od spodu. Zobaczcie. Zobaczymy, co będzie widać. Płasko, 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 płasko i śrubki. I przednie kółko. Przednie kółko, mocowanie. Tylne kółko, mocowanie. A teraz podam Wam wymiary. Mam miarkę. Co jest najważniejsze? Pewnie platforma. Szerokość 23 cm. Długość 55,5. Stopka 14,5. Kierownica 59.
najniższa kierownica od światełka do kierownicy 87,5. Podwyższamy kierownicę. O! Jak mocno! O! I teraz co? Naciskamy. Tu przewody blokują. Nie można tego podwyższyć. Ciekawe, jak to się robi. Pewnie trzeba wyciągnąć przewody. Nie pokażę Wam tego, bo pewnie trzeba było te przewody, które są bardzo, bardzo ciasno osadzone i tak nie bardzo mogę je wyciągnąć. Zostawiamy na tej pierwszej pozycji. Zobaczmy, z jaką prędkością kręcą się kółka na pierwszym, drugim i na trzecim biegu, przy czym bateria jest w połowie naładowana albo rozładowana. Zależy od tego, jak patrzeć. Zobaczmy. To jest pierwszy bieg. Nie wiem, czy to będzie tak słychać. Zobaczymy. Koniec. Pierwszy bieg. Drugi bieg. Już lepiej, ale trochę trzęsie. Trzeci bieg. Wow, tu faktycznie. Słyszycie? Fajna ta platforma jest, taka gumowata. To będzie dobra przyczepność. Co więcej, jak się ją... Tu jest jeszcze... Tu jest port do ładowania. Zobaczcie na sucho. Licznik działa. Kółka się kręcą. Licznik działa. Już mam 1 kilometr. Sześćdziesiąt pięć na godzinę. Na sucho. Na stołeczkach. No i jak się ją składa? Zobaczmy. Trzeba odkręcić tutaj. I zdjąć blokadę. A, tak prosto. I trzeba zahaczyć. Haczyk. I co robimy? Bierzemy... Możesz ty, Karol. Ciężka. Stołeczki już odstawimy. Super. Fajnie. I cóż, to tyle teraz i jadę się ładować.
zobaczymy, co będzie dalej. Narka. We'll be right back.